W tym poradniku pokażę, jak wykonać taką różę. Jest ona wykonana z takiej długiej, wykonanej na szydełku wstążki, którą zwijamy potem w kwiat róży. Można ją stosować jako broszkę, czy też jakąś ozdobę. Wykonanie naszej róży zaczynamy od zaczepienia nitki na szydełku. Tutaj ważne jest, aby zostawić trochę dłuższy ogonek, około 20 cm. I dopiero wtedy zaczepić nitkę na szydełku. Teraz wykonujemy oczywiście na tej nitce idącej do kłębka, nie tej luźnej. Ona będzie nam potrzebna później przy wykańczaniu naszej robótki. Na początek wykonujemy 48 oczek łańcuszka. 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 48. Jak już mamy nasz długi łańcuszek, nabieramy sobie nitkę dwa razy na szydełko, pomijamy cztery oczka łańcuszka, tutaj te cztery pierwsze, i wkłuwamy się dopiero w piąte oczko od szydełka i wykonujemy tam słupek podwójny. Czyli przeciągamy nitkę i potem za każdym razem po dwie pętelki. Tutaj widać, że na tym pominiętym mamy cztery oczka, a następnie nas wykonany nasz słupek podwójny. W kolejnych 43 oczkach łańcuszka wykonujemy po jednym słupku podwójnym. Czyli dwa razy nabieram nitkę na szydełko, wkłuwam się w kolejne oczko łańcuszka i wykonuję słupek podwójny. I tak łącznie 43 razy, więc żeby nie trzeba było liczyć, to po prostu musimy ostatnie oczko łańcuszka zostawić na razie wolne. A w pozostałych oczkach wykonujemy dwa po jednym słupku podwójnym. Ja pokażę tylko kilka. Tutaj nabieram dwa razy, przyciągam nitkę, przyciągamy przez dwie pętelki, dwie następne, dwie ostatnie. Jeszcze raz pokażę, nabieram dwa razy, przeciągamy i po każdym razem po dwie pętelki. I w taki sposób kontynuujemy do końca naszego łańcuszka z wyjątkiem ostatniego oczka. Ja już wykonałem 42 słupki podwójne, teraz wykonuję ostatni w przedostatnim oczku łańcuszka. Tak, żeby było 43 łącznie, a w ostatnim oczku łańcuszka wykonujemy zwykły słupek pojedynczy, czyli tylko raz nabieram nitkę na szydełko. Następnie wykonujemy 3 oczka łańcuszka. Naszą robótkę możemy odwrócić, żeby nam było łatwiej dalej dziergać. I teraz w każdym kolejnym oczku, na górze słupków podwójnych, musimy wykonać po 3 słupki dwa razy nawijane. Czyli dwa razy nabieram nitkę na szydełko, wkłuwamy się w pierwsze oczko, wykonujemy słupek podwójny. Ponownie nabieram dwa razy nitkę, wkłuwamy w to samo oczko, wykonujemy ponownie słupek podwójny. I ponownie dwa razy nabieramy nitkę i trzeci raz w tym samym oczku wykonujemy słupek podwójny. Ponownie dwa razy nabieram nitkę, przechodzę do kolejnego oczka, kolejnej góry słupka podwójnego i wykonujemy słupek podwójny. Dwa razy nabieram nitkę, wkłuwamy się w to samo, co przed chwilą i przeciągamy nitkę, wykonując kolejny słupek podwójny. Dwa razy nabieramy nitkę
i trzeci słupek podwójny w tej samym, w tym samym oczku. I w taki sposób kontynuujemy tutaj dookoła, dwa razy nabierając nitkę, żeby wykonać słupek podwójny, które wykonujemy trzy w jednym oczku. Tutaj już po pierwszym okrążeniu widać, że nasza wstęga ma takie trochę tendencje do skręcania się. Jest to jak najbardziej naturalne, nie ma się tutaj co bać, że coś nam nie wychodzi. Będzie ona przypominała w pewnym sensie, że tak powiem, obierek od jabłka, czyli taką spiralę długą, co nam między innymi ułatwi też później zwijanie naszej róży. No teraz w tym drugim okrążeniu to wszystko będzie nam się już coraz bardziej też falowało. I cały czas wykonujemy po trzy słupki podwójne w jednym oczku, z wyjątkiem ostatniego, tam gdzie mamy te cztery oczka łańcuszka, tam po prostu wykonamy jeden słupek. A teraz cały czas po trzy słupki podwójne w jednym oczku. Wykonałem już we wszystkich słupkach podwójnych po trzy słupki podwójne. I teraz tutaj w ostatnim tym ścięgu, gdzie mamy te cztery oczka łańcuszka, wykonujemy w ostatnim oczku jeden słupek. I to jest tak naprawdę już wszystko. Jak powiedziałem, tutaj nam się to trochę skręciło. To jest oczywiście jak najbardziej naturalne. Ja wyciągam nitkę z zapasem. Tutaj też trzeba dłuższy ogonek troszeczkę zostawić. Odcinamy. I teraz kłębek już nam nie będzie potrzebny. Będziemy pracować na tej wykonanej wstędze. Teraz skręcania są dwie metody. Będziemy musieli to skręcać w taki rulonik jak gdyby. I zaczynamy od tego końca, gdzie na początku mieliśmy zostawiony, czyli tam, gdzie on jest na dole. I jak już powiedziałem, są różne metody. Podstawą oczywiście jest tego, żeby igłę mieć na końcu włóczki, co nam ułatwi przeszywanie. I metody mi znane są dwie. Pierwsza z nich to jest taka, że zwijam kawałek róży i przekuwamy na długą stronę, potem skręcamy kawałeczek dalej, znowu przeciągamy i tak dalej, skręcamy, znowu przeciągamy, skręcamy kawałek i przeciągamy. Druga metoda polega na tym, że na początku igłę zostawiamy, skręcamy naszą różę jak gdyby do końca, całą wstęgę zawijamy w kształt naszej róży i dopiero na samym końcu, jak już mamy całą wstęgę wykorzystaną, to tą końcówką z igłą przeszywamy kilka razy naszą różę. Teraz jak skręcać naszą różę? Otóż moim zdaniem najlepiej jest tak, tak jak tutaj widzimy tą granicę, możemy sobie manipulować troszeczkę wyżej, niżej. Ja osobiście zwijam tak, że jak widać tą granicę między rzędami, to żeby cały czas była ona przy tym poprzednim, następnych i poprzednich w jednej linii. Tutaj właśnie ta linia. I ona cały czas nawija się jak gdyby w jednej linii z tymi następnymi słupkami. Możemy to oczywiście zwijać ciaśniej lub lżej, to już zależy od nas, jak chcemy, żeby wyglądała nasza róża. Tutaj teraz możemy troszeczkę jeszcze skręcić lub też rozkręcić, to już jak chcemy. Końcówkę troszeczkę dociągniemy. I teraz przejdę do zaszycia tego, czyli przy pomocy naszej igły. Tutaj w tej pierwszej warstwie, gdzie mamy słupki podwójne, przeciągamy tą nitkę tak, aby parę razy chwycić wszystkie warstwy naszej wstęgi, którą zwijaliśmy. Ważne jest, żeby tę końcówkę tej wstęgi również przychwycić tą igłą, żeby nam się to nie odstawało.
No tutaj za każdym razem może to inaczej wyglądać, wiadomo, każdy może inaczej zwinąć tą różę, ale no, zasada jest taka sama, żeby tą igłą przeszyć wszystkie warstwy tutaj zwinięte. No, jeszcze możemy troszeczkę ją modelować, tą różę, bardziej rozpłaszczyć czy też skręcić. I teraz ten koniec nitki, którym zakończyliśmy, ja przy pomocy szydełka go tutaj przeciągnę do środka róży. Można to również wykonać igłą. Tą końcówkę, którą przeszywaliśmy, też ściągam do środka naszej róży. Tam obok tej drugiej końcówki. I teraz zawiązuję po prostu 2-3 supełki, tak aby związać te nitki ze sobą, żeby zabezpieczyć przed rozkręceniem się naszej róży. Zakończenia też możemy różne. Jeżeli chcemy, żeby to było jako broszka, po prostu odcinamy te luźne nitki. Jeżeli chcielibyśmy to na przykład mocować, na przykład do firanek czy czegoś innego, to zostawiamy te nitki i przy pomocy ich po prostu wiążemy. Ja odcinam i w ten sposób prezentują się nasze róże. Jak widać, są zwinięte w dwa różne sposoby. Pierwsza z nich jest luźniej. Ta jest wykonana teraz, jest troszeczkę mocniej ściśnięta. Jak widać, tych warstw jest wtedy, tych nazwijmy to płatków, jest po prostu więcej. Ale możemy to sobie w jakimś tam stopniu jeszcze kształtować. I tak to wygląda.